Książka Rozwój psychiczny młodzieży profesora Mieczysława Krojca po raz pierwszy ukazała się drukiem w roku 1931, a niniejsze wydanie jest ósmym. Jej autor, Mieczysław Krojc, był jednym z pionierów polskiej psychologii zarówno po I wojnie światowej, gdy pracował w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jak i po II wojnie, kiedy był na ziemiach odzyskanych jedynym samodzielnym pracownikiem naukowym w zakresie psychologii. Z wielkim zaangażowaniem włączył się w pracę nad odbudową polskiej nauki, która w czasie wojny poniosła niepowetowane straty. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Pedagogicznym oraz na licznych kursach dla nauczycieli. Chociaż działał w czasie, gdy polska psychologia dopiero się kształtowała, miał znakomity warsztat naukowy i nowoczesne podejście do wielu zagadnień, a wiele jego intuicji potwierdzają współczesne badania. Książka Rozwój psychiczny młodzieży, obejmująca dzieciństwo i wiek młodzieńczy, nie jest przeznaczona wyłącznie dla naukowców, lecz również dla rodziców i wychowawców, gdyż, jak pisze autor we wstępie, dokładne poznanie tych pierwszych okresów życia umożliwi lub przynajmniej ułatwi znalezienie odpowiedzi na wiele nie dających się dziś rozwiązać kwestii i problemów psychologii teoretycznej. Nie mniejsze znaczenie posiada poznanie rozwoju psychicznego człowieka i dla celów praktycznych, mianowicie dla pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli. Bez znajomości głównych praw i faktów rozwoju psychicznego wychowawca nie będzie mógł w wielu wypadkach zrozumieć swego wychowanka. Nie będzie wiedział, jak ma postępować, by trafnie i skutecznie pokierować powierzonym sobie dzieckiem, a nawet, co gorsza, często będzie postępował błędnie, niewłaściwie i wyrządzi mimo woli, wbrew najlepszym nawet intencjom, niepowetowaną szkodę swemu wychowankowi. Stałe uwzględnianie i dostosowywanie się do głównych praw rozwoju psychicznego dziecka powinno być jedną z naczelnych wytycznych postępowania wychowawcy, o ile praca jego ma przynieść dobre rezultaty. Uświadomienie sobie etapów i mechanizmów rozwoju psychicznego dzieci może ułatwić eliminację lub korektę niewłaściwych zachowań. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla wychowanków, jak i wychowawców, gdyż popełniane błędy na dopiero kształtujących się strukturach osobowości młodych ludzi mogą przynosić głębokie, a czasami nieodwracalne skutki w ich dorosłym życiu. Dzisiaj rodzicom i wychowawcom zagubionym wśród licznych, a często wykluczających się teorii, jeszcze trudniej znaleźć jasny i zdroworozsądkowy przewodnik, pozwalający zrozumieć duszę dziecka, które może intelektualnie rozwija się szybciej od swego rówieśnika sprzed 100 lat, ale psychiczne fazy jego rozwoju, jego potrzeby i napotykane trudności wiele się nie zmieniły. W przeciwieństwie do autorów współczesnych, których naukowy język i odwoływanie się do nieznanych poza wąskim gronem psychologów badań czynią ich publikacje hermetycznymi i nużącymi dla przeciętnego czytelnika, profesor Krojc przeciwnie. Posługuje się językiem prostym i czytelnym, bazując na ogólnoludzkich doświadczeniach i przykładach zaczerpniętych z życia. Prace profesora Mieczysława Krojca, zarówno Rozwój psychiczny młodzieży, jak i Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne, były wykorzystywane i wysoko cenione przez wybitnych wychowawców, jak ojciec Jacek Boroniecki czy Franciszek Bednarski, współtworząc ogromne bogactwo polskiej klasycznej myśli pedagogicznej.